Podczas moich francuskich wakacji dotarłam do malowniczego miasteczka Annecy, stolicy górnej Sabaudii, położonego nad krystalicznie czystym jeziorem o tej samej nazwie, drugim co do wielkości we Francji, uznawanym za jedno z najczystszych w Europie. W jego wodach przeglądają się majestatyczne Alpy, których potężne ściany górskie zamykają horyzont. Jezioro powstało 18 tysięcy lat temu w wyniku topnienia i przesuwania się lodowca alpejskiego. Latem tętni tu życie. Plażowicze zażywają kąpieli słonecznych. Miłośnicy jednośladów przemierzają rowerami ścieżki nad brzegiem jeziora. Na błękitnej tafli wody kursują żaglówki, kajaki i rowery wodne. Na plenerowej siłowni ćwiczą swoją tężyznę miłośnicy wszelkich sportów rekreacyjnych. W mieście organizowanych jest wiele imprez kulturalnych i sportowych, przyciągających turystów z innych regionów Francji, sąsiedniej Szwajcarii oraz dalej położonych krajów. Najsławniejszą z nich jest tutejszy karnawał wenecki, nawiązujący do tego popularnego nad Adriatycką laguną. Odbywa się on co roku pod koniec zimy. Duża liczba kościołów w tym mieście nie powinna dziwić. Był to jeden z głównych ośrodków kontrreformacji, azyl dla katolików uciekających z Genewy przed kalwinistami. Kościół świętego Franciszka, zwany Kościołem Włochów, znajduje się nad brzegiem najkrótszej we Francji rzeki Tille o długości 3,5 km. Ten barokowy kościół został zbudowany w XII wieku. Tutaj spoczęły szczątki i relikwie dwóch świętych, świętego Salezego i świętej Joanny Chantal. Annecy nazywane jest francuską lub alpejską Wenecją za sprawą licznych kanałów przecinających miasto. Na środku rzeki Tille usytuowany jest pałac na wyspie, wybudowany około 1100 roku. Od średniowiecza aż do XIX wieku mieściło się w nim więzienie. Dzisiaj możemy w tym wspaniałym obiekcie podziwiać sztukę współczesną. Pierwsze wzmianki o Annecy pochodzą z 1107 roku. Miasto rozkwitało do czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Później zaczęły się represje, aresztowanie, niszczenie kościołów i wszystkiego, co było z nimi związane – rzeźb, obrazów, krypt i dzwonnic. Pod koniec XIX wieku Annecy zostaje na nowo odkryte przez artystów, malarzy. Bywał tu i tworzył m.in. Paul Cézanne. Główny kościół miasta, katedra świętego Piotra, mieściła w XVI wieku siedzibę biskupstwa genewskiego. Po reformacji biskup został wypędzony z Genewy. Kościół słynie z XIX-wiecznych organów i licznych wizerunków świętego Franciszka Salezego. Urodą zachwyca przepiękna kamienna rozeta umiejscowiona w portalu nad głównym wejściem. Obok katedry znajduje się szkoła muzyczna, do której chodził Jean-Jacques Rousseau.
Na Starym Mieście dominują uliczki z ciekawymi zaułkami, malowniczymi kamienicami, sklepiki z regionalnymi produktami oraz liczne restauracje, urocze knajpki i lodziarnie, które przepięknie odbijają się w tafli wody. Na moście zakochanych nie tylko zakochani robią sobie pamiątkowe zdjęcia. Spacer po tym uroczym miasteczku, pomimo tłumu turystów, jest niezwykle przyjemny. Wokół turkusowa woda, pływające łabędzie i kaczki, liczne mostki i przepiękne barwne kwiaty. Wzrok przyciągają urokliwe stare kamienice w pastelowych kolorach. Warto wspomnieć, że to w tym niewielkim miasteczku w roku 1960 powstał pierwszy Carrefour, którego filie rozsiane są po całym świecie. Spacerem udaje się na Zamkowe Wzgórze. Z murów potężnego, XII-wiecznego zamku Anzi, położonego na wzgórzu w centrum miasta o tej samej nazwie, roztacza się piękny widok nakryte czerwoną dachówką domy tutejszej starówki, wieże kościołów oraz kanały i jezioro. W muzeum podziwiać można eksponaty archeologiczne związane z regionem. Anzi jest jednym z bardziej urokliwych alpejskich miast, przepięknie położonym nad jeziorem ze wspaniałym widokiem na Alpy. Urodą urzeka piękna średniowieczna starówka, brukowane uliczki, liczne mostki i kwitnące niemal wszędzie kolorowe kwiaty. Centrum obfituje w oryginalne fontanny oraz piękne arkady. Architektura jest tu niebywale różnorodna, unikatowa i tajemnicza. Każdy budynek ma w sobie to coś. Piękne budownictwo podkreśla śródziemnomorska roślinność i bogactwo kwiatów. Po prostu raj. Ja zakochałam się w Anzi od pierwszego wejrzenia. Gorąco polecam. Menton Saint-Bernard to niewielka miejscowość we wschodniej Francji, położona nad brzegiem jeziora Anzi. Nazwa Menton, która ma celtyckie korzenie, oznacza dom na skalę. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych miasteczka jest usytuowany na malowniczym wzniesieniu średniowieczny zamek obronny. Warownia powstała w XII wieku w miejscu dawnego drewnianego grodu obronnego. W kolejnych latach twierdza była wielokrotnie rozbudowywana. Legenda głosi, że Walt Disney, spędzając wakacje w tej okolicy, odwiedził zamek. Zainspirowało go to do stworzenia Zamku Śpiącej Królewny. Przez stulecia budowla pozostawała cały czas w rękach możnej rycerskiej rodziny Menton. Z murów twierdzy rozpościera się przepiękna panorama jeziora oraz otaczających je malowniczych szczytów alpejskich.
W X wieku w Menton urodził się przyszły święty katolicki i założyciel schroniska dla wędrowców na Wielkiej Przełęczy, święty Bernard. Od jego imienia nazwana została także rasa psów bernardynów. Dziś święty Bernard jest patronem alpinistów oraz mieszkańców Alp. Patronuje także ratownikom górskim. To był kolejny wakacyjny dzień pełen wrażeń. Wspaniała przyroda, przepiękne budowle z pasjonującą historią, niesamowite widoki i wyborne smaki. Zdecydowanie polecam.